Witam uprzejmie, po tej stronie Janek z Janek. Witam w kolejnym odcinku poświęconym wszystkim tym, którzy mają coś wspólnego z prawem jazdy. W dzisiejszym odcinku chciałbym porozmawiać o instruktorze, takim idealnym instruktorze, wymarzonym, wyśnionym, który miałby Was przygotować do egzaminu na prawo jazdy, a nawet nie przygotować do egzaminu na prawo jazdy, tylko przygotować Was do tego, żebyście ten egzamin zdali. Przygotowałem dla Was kilka cech takiego idealnego egzaminatora. Chciałbym się z Wami tymi cechami podzielić, troszeczkę je omówić. Oczywiście, jeżeli macie jakieś swoje własne uwagi na ten temat, macie cechy, które według Was są niezbędne do tego, żeby takiego idealnego instruktora zbudować, tak wymyślić, no to oczywiście zapraszam Was do komentowania tego materiału, podzielenia się po prostu swoją wiedzą. Na pewno to przyda się innym zdającym, innym przygotowującym się do egzaminu. Ta pierwsza cecha, o której właśnie pomyślałem, to jest doświadczenie. No posłuchajcie, no jeżeli ruszamy w jakiś taki temat, tak, jakiś obszar, który jest dla nas nieznany, no to chcielibyśmy, żeby ta osoba była doświadczona. No i oczywiście najlepiej by było, gdyby to doświadczenie było oparte na rzeczywistej wiedzy. Możecie znaleźć kogoś, kto jest instruktorem od wielu, wielu lat, ale te doświadczenia, które ta osoba posiada, no niekoniecznie przystają do tego, co obecnie jest na topie. To znaczy, nie mam nic przeciwko starszym instruktorom, osobom, które pamiętają jeszcze czasy, kiedy, no, kiedy zdawanie na Fiacie 126P to była nowość, tak? Bo oni jeszcze uczyli się na starszych samochodach. Nie mam nic przeciwko takim instruktorom. Oni mają dużo swojego doświadczenia takiego pozytywnego, które może Wam pomóc. Natomiast no, są różne rodzaje doświadczenia i tutaj nie ma żadnej takiej no, złotej rady. Osobiście nawet byłbym zdania, że starszy egzaminator może Wam podpowiedzieć więcej mądrzejszych rzeczy niż ktoś, kto dopiero założył firmę, założył po prostu, że w ciągu tam no, krótkiego czasu się dorobi na byciu instruktorem, ale niekoniecznie go to kręci, tak? Czyli tutaj no, instruktor to jest trochę tak jak każdy nauczyciel, trzeba po prostu być nauczycielem z powołania, to znaczy, żeby być nauczycielem jako takim, nie trzeba być nauczycielem z powołania, ale jeśli jest się tym nauczycielem z powołania, to na pewno te skutki tego nauczycielstwa są lepsze, tak? Na przykład uczniowie nie idą na wagary, tak? Tak to bywa. Nie chcę przez to też również powiedzieć, że młodszy instruktor jest zły. Nie, też nie o to mi wcale chodzi, tylko jakby zwracam uwagę na to, że jest jakieś tam większe prawdopodobieństwo, że jeżeli ktoś dłużej się czymś zajmuje, no to być może ten rynek go nie wypluł właśnie z tego powodu, że coś potrafi i jest jednak no, dla szeroko rozumianego społeczeństwa przydatny w tym, co robi. No, chciałbym w to wierzyć, każdy chciałby w to wierzyć, aczkolwiek mamy doświadczenie, ja mam takie doświadczenie, wy pewnie macie takie doświadczenie, że nie zawsze fachowiec, specjalista w danej dziedzinie jest no, rzeczywiście tym, za kogo się podaje. Natomiast no, taki idealny instruktor rzeczywiście powinien posiadać coś takiego jak doświadczenie. Powiedzmy sobie szczerze, młodzi, starzy instruktorzy mogą to posiadać. Wszystko tak naprawdę zależy od szczęścia i od tego, na jakiego instruktora trafimy. Zwróćcie też uwagę na to, że instruktor też jest człowiekiem. Tak jak egzaminator, tak jak wy. Więc może się zdarzyć tak, że on może popełniać też swoje jakieś własne błędy. Co należy do takich błędów?
Ja mówiłem na samym początku o doświadczeniu opartym na rzeczywistej wiedzy. Posłuchajcie, może się zdarzyć tak, że ten instruktor ma doświadczenie, nieważne w jakim jest wieku, ale oparte na jakichś przesłankach, które nie mają nic wspólnego ani z wiedzą, ani z obowiązującym prawem, ani z rozporządzeniem ministra, który reguluje sprawy związane z prawem jazdy. I na przykład tak jak napisała jedna z osób, z moich odbiorców na kanale, poradzi kursantowi na przykład taką rzecz, żeby nie zwracać uwagi w ogóle na to, czy ktoś nam na drodze ustępuje pierwszeństwo, czy nie podczas egzaminu, bo na egzaminie w żadnym wypadku nie można skorzystać z pomocy innych kierowców. No posłuchajcie, to tak nie działa, tak? Ale zwracam wam na to uwagę, że może być tak doświadczony instruktor, który wam może takie banialuki wkładać do głowy. No jest to źle doświadczony instruktor. To jest przykład złego doświadczenia, z którego nie powinniśmy jako kursanci korzystać. Moi drodzy, drugą taką cechą, bardzo ważną cechą idealnego egzaminatora jest moim zdaniem tak zwana zawodowa inteligencja. I co ja rozumiem pod pojęciem zawodowej inteligencji? No, mianowicie porównajmy tutaj dwie takie profesje, czyli egzaminatora i instruktora. Zazwyczaj od egzaminatora wymaga się, aby nie oceniał on kursanta przez pryzmat swoich umiejętności jako kierowcy. To znaczy, że jeżeli taki egzaminator, doświadczony kierowca wsiada do auta egzaminacyjnego, to przynajmniej w teorii nie powinien on oceniać tego młodego kierowcy, tak, który dopiero jest na początku tej swojej drogi jazdy, siedzenia za kółkiem i tak dalej. Nie powinien go oceniać tak, jakby oceniał jakby siebie pod kątem samych umiejętności, czyli no tam, nie wiem, szybkości ruszania spod świateł, jakichś takich rzeczy, które no, są cechami takiego doświadczonego kierowcy, bo wiadomo, że przez te kilkadziesiąt godzin jazd nie da się z nikogo zrobić super doświadczonego kierowcy. To jest niemożliwe. I dlatego ten egzaminator, przynajmniej w teorii, powinien na to zwracać uwagę, żeby po prostu nie oceniać tego kursanta poprzez pryzmat swoich umiejętności jako kierowcy. To jest bardzo ważne. No i teraz wróćmy do instruktora. No instruktor podobnie, tak, bardzo podobnie. On nie powinien oceniać zdolności poznawczych tego kursanta na kursie, tak, no bo znajdujemy się na kursie, więc on nie powinien oceniać tych zdolności poznawczych kursanta z automatu, tak jakby ten kursant miał identyczne zdolności poznawcze, tak jak ten instruktor, tak? Czyli na przykład, jeżeli ja jestem instruktorem, to niekoniecznie przyjmuję, że tam, nie wiem, Kasia, Basia, Romek czy ktoś inny, kto do mnie przyjdzie właśnie, żebym ja go uczył jeździć, to niekoniecznie te osoby muszą tak samo wszystko dobrze chwytać, jak ja na przykład chwytam albo chwytałem, tak? No i to jest, moi kochani, taka cecha, która się łączy jeszcze z drugim tematem, z drugą rzeczą, z drugą cechą idealnego instruktora, i to jest właśnie profesjonalizm. Profesjonalizm, na czym polega profesjonalizm, jeśli chodzi o fachowca dowolnej dziedziny, no to każdy mniej więcej może się domyślać. Jeżeli chodzi o instruktora, to jest w zasadzie wszystko to, co dotyczy nauczycieli, tylko z jedną małą różnicą. Idealny instruktor nie powinien być tylko dobrym nauczycielem. On powinien być bardzo dobrym nauczycielem. Dlaczego bardzo dobrym nauczycielem? Ponieważ krótki czas trwania samego tego kursu, mówię o części praktycznej, tak, czyli o tych jazdach, czyli sam czas trwania tego kursu, tej części przygotowania,
powinien wymuszać na instruktorze taki profesjonalizm połączony z efektywnością. Nie oznacza to oczywiście, że każdy kursant jest w stanie opanować jazdy samochodem, różnych rzeczy, różnych manewrów, że jest w stanie opanować w ciągu tego krótkiego czasu. Natomiast oznacza to, że instruktor powinien zrobić wszystko, żeby ten cel został osiągnięty. Albo żeby na przykład przy tych jazdach dodatkowych, które będzie trzeba wykupić, żeby po prostu było łatwiej temu kursantowi. Zapewniam Was, że dobry instruktor potrafi takie pewne rzeczy przewidzieć. Już w zasadzie od pierwszego spotkania z kursantem mniej więcej jest w stanie jakby się dowiedzieć, jeszcze nie musi tego mówić na głos, jak długa droga jest potrzebna do tego, żeby do egzaminu móc przystąpić w ogóle, tak? Natomiast nie zawsze każdy instruktor z tego korzysta, albo nawet więcej powiem, nie każdy instruktor wie o tym, że takie narzędzie powinien posiadać, takie narzędzie oceny tego kursanta, które jest wpisane właśnie w tą cechę, o której rozmawiamy, czyli profesjonalizm instruktora. Moi kochani, ostatnia cecha, o której chciałbym Wam powiedzieć, to kultura osobista. Jeśli chodzi ogólnie o sprawy związane z nauką jazdy, z egzaminem na prawo jazdy, to zwróćcie uwagę, że tutaj tak nad tym wszystkim unoszą się silne emocje. Emocje związane też z pieniędzmi, z czasem i tak dalej. Sam egzamin, przygotowanie do egzaminu, zdanie egzaminu, to jest trochę tych jednak pieniążków na to poświęconych i jest trochę czasu poświęconego. Nie bez powodu mówi się, że czas to pieniądz, a straconego czasu mogą nie oddać żadne pieniądze, czasami. Podobnie jest właśnie z przygotowaniem do egzaminu, podobnie jest z samym egzaminem. Czas spędzony ze złym instruktorem na pewno powoduje zdenerwowanie, frustrację i powoduje również takie zamknięcie się osoby przygotowującej się do egzaminu, chcącej się przygotować do egzaminu, zamknięcie się na wiedzę. Zamknięcie się na wiedzę to bardzo, bardzo, bardzo poważna dolegliwość, która, posłuchajcie, może zaważyć na temat tego, czy takie prawo jazdy uda się kiedykolwiek w miarę bezboleśnie zdobyć. Po prostu, jeżeli jesteśmy zamknięci na wiedzę, mamy nieprzyjemne doświadczenia, to nie chce nam się uczyć. Póki co prawo jazdy nie jest dokumentem, który każdy musi posiadać. Nie jest to na przykład tak jak szkoła podstawowa, że każde dziecko w Polsce musi ukończyć szkołę podstawową, bo to jest taki obowiązek nauki i tak dalej. Tutaj nieprawda. Nie każdy musi mieć prawo jazdy. Dopóki nie każdy musi mieć prawo jazdy, to na pewno będzie duża część ludzi, która machnie ręką i powie: kurczę, nie chce mi się robić tego prawa jazdy, mam tego dość, miałem beznadziejnego instruktora, głupiego egzaminatora i tak dalej. No i właśnie zwróćcie uwagę, że takie emocje są często budowane przez nieodpowiednie proporcje w tym obszarze, o którym mówiłem, czyli obszarze związanym z kulturą osobistą. Oczywiście ta kultura osobista to jest też tak, że ona nie powinna być tylko wymagana od instruktora, ale również od samego kursanta. Ale jeżeli jesteśmy tutaj przy temacie idealnego instruktora, to należy powiedzieć, że do cech każdego takiego doskonałego nauczyciela, nie tylko instruktora, który tym doskonałym nauczycielem powinien być, o czym wspominałem wcześniej, do cech takiego doskonałego nauczyciela należy tą wysoką kulturę osobistą zaliczyć. To jest niby taka oczywista rzecz,
Ale zwróćcie uwagę, że z Hamem jako nauczycielem jeszcze nikt niczego dobrego się nie nauczył. Jeżeli macie jakieś podejrzenia, że ten wasz instruktor, którego sobie jeszcze tam wybraliście, ale no nie wiem, mieliście okazję go widzieć z daleka albo widzieć podczas zapisywania się na kurs, jeżeli macie jakieś podejrzenia, że to jest jakiś taki człowiek, no, który nie ma tej wysokiej kultury osobistej, to może lepiej znaleźć sobie innego instruktora. To jest taka rada ode mnie. Druga ważna rzecz, bo słuchajcie, przystępujecie do egzaminu. W zależności od jakby etapu waszego życia, na jakim chcecie przystąpić do tego egzaminu i na jakim idziecie na kurs, w zależności od tego etapu, no, macie najpewniej skończone te 18 lat, tak? Więc jesteście w każdym razie już osobami takimi, no, dojrzałymi, nie dziećmi. Skoro nie jesteście dziećmi, no to ten jakby wzajemny szacunek, czyli szacunek was do instruktora, jak instruktora do was, wymuszałby również odpowiedni rodzaj zwracania się do siebie. Osobiście jestem przeciwko zwrotom, mówię w takiej relacji instruktor-kursant, jestem przeciwko zwrotom na ty. To znaczy, nie wiem, jest instruktor, który ma tam 50 na karku, powiedzmy, no i on uznaje, że ten młody, co tu się będzie szkolił, czy ta młoda, to można się zwracać do tej osoby per ty. No, nie powinno tak być. Nie powinno tak być. Posłuchajcie, nawet gdyby była taka sytuacja, że dwie strony się na to zgadzają i zaczynają sobie walić na ty, to nie jest dobre z punktu widzenia jakby samego zdobywania wiedzy. Jeżeli ta relacja stanie się bardziej taka kumplowska, że tak powiem, to moim zdaniem miło sobie spędzicie czas, najczęściej w tym samochodzie, ale pewnie nie tylko, natomiast nie za bardzo będziecie w stanie wy jako kursant czegoś z tej nauki wynieść. Obawiam się, że to będzie bardzo trudne. To znaczy, że będzie można no, tam rozmawiać o różnych rzeczach, fajnie będziecie się czuli, ale to nie o to chodzi w tym kursie tak naprawdę. No i taką ryzykowną relacją też instruktor kursant może być sytuacja, kiedy ten instruktor to jest jakiś tam przyjaciel rodziny. Ja nie mówię, że tak musi być we wszystkich sytuacjach, tak? Tylko jakby no tak podpowiadam wam pewne zagrożenia. Znaczy załóżmy, że jest tam pan jakiś Staszek, powiedzmy, który zna waszych rodziców, nie wiem, czy waszych znajomych, no i ten pan Staszek dobrze potrafi jeździć samochodem, no i został kiedyś instruktorem. Wy postanawiacie zdobyć prawo jazdy. No i ta rodzina wam podpowiada, no posłuchaj, no ten pan Staszek tu jest, to idź do tego pana Staszka, to pan Staszek cię nauczy, nie? No i idziecie na taki kurs, no i posłuchajcie, no jest zagrożenie takie, że ten pan Staszek to częściej będzie rozmawiał z wami na temat spraw związanych z waszą rodziną, czy no ja nie mówię, że będzie was jakoś tym męczył specjalnie, tak? Ale te tematy mogą schodzić na zupełnie inne rzeczy, też taka może się relacja przyjacielska wytworzyć, niż na tematy związane właśnie z tym kursem, tak? Niż tematy związane z rozwiązywaniem tych poszczególnych zadań. I może się tak okazać, że te pieniądze przeznaczone na tego pana Staszka to mogą być nic nie warte i może się po prostu okazać, że jest temat całkowicie do reaktywacji z innym instruktorem, a wy straciliście pieniądze. Więc przed tym należy też przestrzec. Moi drodzy, czy te cechy wymienione przeze mnie wyczerpują temat? No, nie wyczerpują. Nie wyczerpują tematu.
Moglibyście zapewne powiedzieć, i pewnie tak w komentarzach też od Was to usłyszę, że idealny instruktor powinien być dowcipny. No, no zgoda, no, może powinien być dowcipny. Powinien być dostępny. Co to znaczy dostępny? Że w każdej chwili, jeżeli potrzebujecie dodatkowych jazd, on jest w stanie te jazdy Wam załatwić. No super, no też powinien być. No, że powinien być rozmowny, że fajnie byłoby z nim porozmawiać, jakby jeszcze, nie wiem, tam podzielał nasze hobby, piłka nożna, nie wiem, gry komputerowe i tak dalej, to byłoby jeszcze bardziej super. No. Tu myślę, trzeba by się zatrzymać, gdzieś zrobić ten znak stop, bo naprawdę nie o to chodzi. Instruktor to jest instruktor, on ma Was czegoś nauczyć. Jeżeli przy okazji pod tym kątem będzie rozmowny, miły i tak dalej, ale te inne rzeczy będą wypełniane prawidłowo, no to jest bardzo, bardzo dobrze i tego Wam życzę. Natomiast nie możecie też od instruktora wymagać wszystkiego. A te cechy, które Wam podałem, które tak no, powinny w Waszej głowie budować tego idealnego instruktora, one właśnie mają na celu to, żeby przy wyborze instruktora starać się no, gdzieś mieć to z tyłu głowy i wiedzieć, w którym momencie już podczas kursu ten kurs zmierza w nieodpowiednią stronę. Jeżeli na przykład idziecie na kurs i zwrócicie uwagę, że na każdym, autentycznie na każdym spotkaniu, nie wiem, zatrzymujecie się na stacji benzynowej i tracicie 10 czy 15 minut na tankowanie paliwa z tego waszego czasu, tak, waszego czasu jazd, no to już możecie się domyślać, no, że ten kurs i ten instruktor to niewiele wam mogą dać, tak? To coś jest nie tak. Moi drodzy, to wszystko w dzisiejszym odcinku. Bardzo wam dziękuję za wsparcie, dziękuję za wszystkie łapki w górę, dziękuję za wasze komentarze. Dziękuję wam również za przekazywanie informacji o moim kanale swoim znajomym, przyjaciołom. To jest dla mnie bardzo ważne, bo to buduje właśnie tą rzeszę moich widzów, którzy sięgają po moje materiały, po moje filmy. Wielkie dzięki, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, Janek z Janek.